Rozliczając nasze dochody za 2007 rok, możemy obniżyć wysokość podstawy opodatkowania o darowizny przekazywane na cele pożytku publicznego organizacjom, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wiele osób zadaje pytanie, czy tego typu organizacją jest Rada Rodziców lub Komitet Rodzicielski. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż organy podatkowe zajmują tutaj rozbieżne stanowiska. Według Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Rada Rodziców czy Komitet Rodzicielski jest jednostką wewnętrzną szkoły, w związku z tym nie spełnia warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Natomiast niektóre organy podatkowe uważają, że tego typu jednostka jest jednostką autonomiczną, ma swój wewnętrzny regulamin, jest odrębna od szkoły, chociaż oczywiście działa w ramach jej struktur. Ma osobne źródła finansowania, może pełnić rolę płatnika, w związku z tym spełnia wszystkie warunki, które są wymagane przez ustawodawcę dla takiego odliczenia. Drugim problemem, o które pytają osoby rozliczające się za 2007 rok, jest możliwość odliczenia krwi przekazanej jednostkom czy stacjom krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi. Od 2007 roku pojawiła się możliwość takiego odliczenia i odliczeniu podlega kwota, która stanowi równowartość ilości oddanej krwi i pomnożonej przez 130 zł za każdy litr oddanej krwi. Taką darowiznę musimy udokumentować dowodem jej przekazania na rzecz obdarowanego. Będzie to zaświadczenie wydane przez taką stację krwiodawstwa, z którego będzie wynikała wartość oddanej krwi. Natomiast przepisy wymagają jeszcze złożenia oświadczenia przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Powstaje zatem pytanie, czy takie zaświadczenie może spełniać również rolę takiego oświadczenia. Wydaje się, że tak, w sytuacji, gdy zaświadczenie zostanie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania stacji krwiodawstwa. Natomiast jeśli zostanie wydane przez osobę, która nie ma takiego prawa, warto byłoby jednak postarać się o osobny dokument po to właśnie, żeby organy podatkowe nie zakwestionowały nam odliczenia z tytułu tej darowizny.